Zadaniem tajnego agenta jest szpiegowanie i przekazywanie najbardziej skrywanych tajemnic. Tajni agenci są podstawiani przez służby obcego wywiadu, tak jak matematycy podstawiają liczby w miejsce niewiadomych w układach równań. Jak to robić? To nieściśle tajne. Dowiesz się z tego filmu. Mamy do rozwiązania taki układ równań: x plus 3y równa się 5 oraz 2x minus y równa się 3. Rozwiążemy ten układ metodą podstawiania. Wiesz już, że metoda podstawiania polega na wyznaczeniu jednej z niewiadomych z któregoś równania i podstawieniu jej do drugiego równania. Na samym początku wyznaczę x. Z którego równania łatwiej będzie mi je otrzymać? Z pierwszego równania. Wystarczy, że obustronnie odejmę 3y. Obliczmy to. Pierwsze równanie ma teraz taką postać: x równa się 5 minus 3y. Wstawiam całe to wyrażenie w miejsce x w drugim równaniu. Otrzymaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą. Teraz wystarczy je uporządkować i obliczyć y. Najpierw wykonuję mnożenie wyrażenia w nawiasie. 2 razy 5 to 10, a 2 razy minus 3y y to minus 6y. Dalej upraszczamy. Obustronnie odejmuję 10 i porządkuję y po lewej stronie tego równania. Minus 6 y minus y daje minus 7y, natomiast 3 minus 10 to minus 7. Teraz wystarczy podzielić przez minus 7, aby otrzymać y. Minus 7 przez minus 7 to oczywiście 1. Czyli y równa się 1. Teraz wystarczy podstawić jedynkę w miejsce y w pierwszym równaniu i obliczyć x. Zatrzymaj film i powiedz, ile wynosi x. 3 razy 1 to 3. 5 minus 3 to 2. Rozwiązaniem naszego układu równań jest para liczb x równe 2 i y równe 1. Rozwiązaliśmy układ równań poprzez wyznaczenie x -a i podstawienie do drugiego równania. Rozwiążmy ten sam układ równań, ale teraz wyznaczmy y, z którego równania łatwiej będzie wyznaczyć y. Z drugiego wystarczy przenieść niewiadomą na drugą stronę i tak samo zrobić z trójką. To oznacza to samo, co obustronne dodanie y minus -3. Otrzymujemy, że y równa się 2x minus -3. Należy teraz to wyrażenie wstawić w miejsce y w pierwszym równaniu. Otrzymaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą. Zatrzymaj teraz film, wyznacz x, a następnie y i porównaj swój wynik z moim. Po wymnożeniu wyrażenia w nawiasie otrzymuję, że x dodać 6x minus 9 równa się 5. dodają obustronnie 9 i otrzymują, że 7x to 14. W takim razie x równa się 2. 2 razy 2 to 4. 4 minus 3 to 1. W takim razie y równa się 1. Zobacz uzyskaliśmy dokładnie ten sam wynik co poprzednio. Nieważne, którą niewiadomą wyznaczysz najpierw i podstawisz do drugiego równania. Wynik zawsze będzie taki sam. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie. Mamy do rozwiązania kolejny układ równań: x plus 2y równa się 8 oraz 2x minus y równa się 1. Zatrzymaj teraz film i rozwiąż ten układ równań. Następnie porównaj swój wynik z moim. Jeśli zdecydowałeś się podstawiać x, to z pierwszego równania powinieneś otrzymać, że x to 8 minus 2y. To całe wyrażenie wstawiam w miejsce x w drugim równaniu. Otrzymuję jedno równanie z jedną niewiadomą. 2 razy 8 to 16, a 2 razy minus 2y to minus 4y. Dodatkowo minus y daje w rezultacie minus 5y. Odejmuję 16 stronami i otrzymuję, że minus 5y to minus 15, czyli y to 3. W takim razie x to 8 minus 6. Czyli 2. Mogłeś również wyznaczyć y, na przykład z drugiego równania. Wynika z niego, że 2x minus 1 to y. Całe to wyrażenie stawiam w miejsce y do pierwszego równania. Otrzymuję jedno równanie z jedną niewiadomą x. 2 razy 2x to 4x. Plus x to 5x. 2 razy minus 1 to minus 2. Obustronnie dodaję dwójkę i otrzymuję, że 5x to 10. W takim razie x to 2. Skoro x równa się 2, to 2 razy 2 to 4. Minus 1 to 3. W takim razie y równa się 3. Otrzymaliśmy dokładnie ten sam wynik, niezależnie od tego, którą niewiadomą podstawiałeś. Bardzo dobrze ci idzie. Teraz jeszcze jeden układ równań: 2x plus 4y to 10, a 6x plus y to 8. Zatrzymaj film i rozwiąż go. Następnie porównaj swój wynik z moim. Ja wyznaczę Y z drugiego równania. Obustronnie odejmuję 6x i otrzymuję, że Y to 8 minus 6X. To wyrażenie wstawiam w miejsce Y do pierwszego równania. Uzyskuję jedno równanie z jedną niewiadomą. Wymnażam to, co jest w nawiasie. 4 razy 8 to 32. 4 razy minus 6x to minus 24x. Upraszczam teraz to równanie. 2x minus 24x to minus 22x. 10 minus 32 to minus 22. Dzielę teraz obustronnie przez minus 22 i otrzymuję, że x równa się 1. Skoro x równa się 1 to 6 razy x to 6. 8 minus 6 to 2 czyli y równa się 2. Rozwiązaniem naszego układu równań jest para liczb. x równe 1 y równe 2. Nieważne, którą niewiadomą wyznaczysz, i tak otrzymasz ten sam wynik. Czasami jednak łatwiej jest wyznaczyć jedną z niewiadomych niż drugą. Dowiedz się więcej o metodach rozwiązywania układów równań z innych filmów z tej playlisty. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube.